Cześć, dzień dobry. Witam Was w całym dniu z koleżkami. Wpadłam na pomysł, żeby nagrać Wam, jak wygląda mój dzień, dzień pracujący. No i taki też poza pracą. Mam nadzieję, że co nieco uda mi się nagrać, bo moja praca jest dość hałaśliwa, chaotyczna, a w dodatku nie mam ze sobą kamery, będę wszystko nagrywać telefonem. I tak naprawdę dzisiaj dzień zaczęłam dosyć wcześniej, bo już o godzinie 6:30 byłam w pracy, bo dzień dzisiaj zaczynamy właśnie od leveringu, czyli ładujemy ryby na samochód i te ryby jadą dalej, ale o tym Wam już opowiem po drodze, z tym, że nie będę się do Was odzywać, jak będę pracować na hali, bo jest to po prostu niemożliwe. Panuje tam za duży chaos, dlatego podłożę swój głos. No i cóż, lećmy. Flow! No i dziś zaczynam swój dzień od leveringu. Moja praca dzisiaj polega na tym, żeby przypilnować, aby w pompie nie znalazło się równocześnie za dużo ryb, przypilnowaniu, ile ryb może być w jednej z komór na samochodzie, na ciśnieniu w pompie, ilości wody przepływanej, no i ogólnie takiej kontroli i czuwaniu przy tym, aby wszystko poszło sprawnie. Ryby pompujemy pompą, wężami, w dość wolnym tempie, no i ładujemy je na samochód, a taka fotokomórka nam te rybki liczy, więc jest to dosyć tak maszynowo, sprawnie wszystko i bez jakiegoś takiego większego wysiłku. Samochód jest oczywiście razem z tlenem, więc ładujemy określoną liczbę ryb do każdej z komór i jest to zależne od gramatury ryby, od wielkości ryby. Później mam swój lunch, zjadam lunch, w pracy mam przerwę i udaję się na rutynowy obchód, tak jakby na halę. No i tak wyglądają moje rybki. Rybki są w takich specjalnych zielonych wannach. Na dole mają odpływy, właśnie takie specjalne sitka, które zbierają ich odchody i jakąś karmę taką. No i codziennie mierzymy im tlen, mierzymy im temperaturę wody, dajemy im karmę, no i sprawdzamy, czy są bez żadnych chorób, bez żadnych oznak i sprawdzamy, czy są słabe, czy wszystko jest ok z nimi. Mamy w pracy 3 hale, które są zależne od wielkości ryb i w pierwszej hali właśnie mamy te rybki, które są najmłodsze, najmniejsze. I tak licząc od początku, od wyklucia jajeczka, to te rybki u nas na firmie są przez jakieś czasami pół roku, myślę, że około pół roku. Ryby są cały czas w wodzie i staramy się jak najmniej narażać je na stres. Dlatego też noszę cały czas ze sobą lampkę czołówkę, bo te ryby tak naprawdę potrzebują takiego bardzo spokojnego, żółtego bardziej światła podczas karmienia. To jest światło, oznaką jest karmienia dla tych ryb. Nie używamy zwykle silnego światła, bo wtedy stresujemy te ryby, to nie jest naturalne dla tego typu ryb. Tak samo jak teraz już możecie zauważyć, przyszłam do kolejnej czynności i to jest umycie wanny, akurat kiedy kończy się życie naszych ryb na fabryce i już je odwozimy, czas umyć wannę, w której te ryby były. Do tego używam mydła, zazwyczaj jakiegoś takiego mopa do mycia z taką specjalną gąbką. No i myjemy pod ciśnieniem, myjką ciśnieniową wszystkie elementy właśnie w wannie i też, jak możecie zauważyć, używam lampki takiej czołówki, mam na czole lampkę, bo w sąsiednich wannach są też ryby i zapalenie światła by już je stresowały, więc myję tak naprawdę te wanny po ciemku. Później czas na dezynfekcję, no i znowu mam krótką przerwę. Dzień dobry, ponownie. Chciałabym Wam pokazać, jak pięknie u mnie słońce
świeci na ogródku. W ogóle wyszło na chwilę słońce, bo widzę, że jest takie zachmurzenie, że pewnie nie będzie. A my dzisiaj szybko robimy obiad, bo na wiosnę przyjdzie na pewno czas. Ja szybko się przebrałam, już mam godzinę chyba za 10:15. Szybko się przebrałam, ale tak właściwie jestem jeszcze w pracy, bo ktoś musi przywieźć na fabrykę obiad dla pracowników, którzy dzisiaj pracują do 9:00 wieczorem. Super, że ja tak nie muszę. Akurat nie dziś, być może jutro, ale też nie do 9:00. Mam nadzieję, że szybciej skończę. I zaczynam przygotowywać obiad. Mam trochę przygotowane, wszystkie warzywa mam już pokrojone, kurczaka też. Więc cóż, zaczniemy od podsmażenia orzeszków. Zrobię dzisiaj takie szybkie danie. To będzie taki chiński makaron, coś po chińsku, z sosem sojowym, z sosem ostrygowym. Zrobimy zaraz marynatę. To szybciutko robimy obiad w 10 minut, bo już mam dużo rzeczy przygotowanych. A więc tak, ze 2 łyżki oleju ryżowego tutaj mam. Wyłączę się tu na chwilę. I najpierw podsmażę trochę orzeszków. To są orzeszki bez soli. Orzeszki piniowe, jak one się nazywają, ziemne po polsku. Ja je lekko podsmażę, nie wiem, czy nie za dużo sypałam, mam nadzieję, że nie. I w tym czasie, kiedy te orzeszki mi się tutaj będą lekko podsmażać, ja tu zaraz dodam cebulę, paprykę i brokuła, bo te 3 warzywa, które na dzisiaj mam, będę smażyć najdłużej. Tutaj w garku już mam nudle chińskie, tajskie takie. I one się tu gotują. I to będzie taki sosik. I mam tu sos sojowy, ostrygowy oraz winegret ryżowy, czyli ocet ryżowy. Ostatnio przypaliłam orzeszki i nie były zbyt dobre, dlatego dosypię już tu sobie cebulę i paprykę. Mam nadzieję, że dzisiaj nic nie przypalę. Będzie skwierczeć, będzie hałas. Robię tak, że sosu sojowego daję, nie wiem, 4 z 5 łyżek. Ostatnio dałam 3 i było mało. Dodaję też sosu ostrygowego. On jest bardziej gęsty. Tak mniej więcej na łyżkę sobie wezmę. 1, 2, 3, może 4 łyżki. Kończy się już. Cała butelka poszła. Czyli około 4 łyżek tego sosu, więcej nie mam. I winek octu ryżowego ze 2. I to wszystko mieszam. Wypala mi się wszystko. Ok. Tutaj podsmażam sobie już cebulę z papryką, orzeszki. One się tu podsmażają razem z tym. Nie smażę długo. Słuchajcie, smażę to tak, żeby to było jeszcze takie w miarę chrupiące. Bo ja nie lubię takiego splaczałego chińskiego dania. Tu mam pokrojone wszystko brokuł. Czyszczę lodówkę. W tym tygodniu robię bardzo małe zakupy. Wszystko to podsmażam. Jeszcze została mi cukinia. I tu jest kapusta pak choi. Nie pokażę wam, jak ona wygląda. Ja ją kupiłam w sklepie tajskim, ale ona już mi zaczęła żółcieć, dlatego ta chińszczyzna dzisiaj. Bo chińszczyznę jedliśmy też 2 dni temu, ale miałam bardzo dużą kapustę, więc dzisiaj zużywam. To jest dosyć dobre danie. Do tego można by było już dodać teraz imbir. Ja dodam tego imbiru tak z łychę. Taką. I ten imbir tutaj się nam wtopi w to tło i podsmażamy wszystko. Łok jest mocno nagrzany, ma być mocno nagrzany, to ma się smażyć krótko, ale intensywnie. Mam tutaj kurczaka, ja go nie sobiłam, nie pieprzyłam, bo sama marynata jest dość słona i on jest po prostu z mąką ziemniaczaną, poprószona mąką ziemniaczaną. Jest tu jedna pierś z kurczaka. Na naszą trójkę jest to mało, ale jest sporo warzyw. Mam nadzieję, że się najemy. Jeszcze jest kawałek ciasta w lodówce, więc reszta sobie po prostu ogarnie po kawałku ciasta, a my lecimy z kurczakiem. Wrzucam. Leci wszystko. O! I teraz tego kurczaka tutaj będę podsmażać.
nie daję tego kurczaka dosyć wcześnie, bo fajnie jak jest taki soczysty, a nie za bardzo przesmażony. Teraz go tu podsmażę i w sumie dodam jeszcze resztę warzyw do tego. Jak widzicie, wszystko jest na łapu capu, bo za chwilę muszę wyjeżdżać z Julką i niech to mi się po prostu smaży. Makaron w zasadzie gotuje się go przez max 10 minut, więc jeszcze tutaj minutka i będę już go odszedzać. O, kurczak się już trochę podsmażył. Kapusta pak choi, ona zaraz też ładnie nam tu zmięknie, wcale jej tak dużo nie będzie. Ona tutaj za bardzo objętości nam nie zrobi, bo je. Kapustę pak choi można zastąpić też kapustą pekińską. Ja po prostu byłam w sklepie chińskim ostatnim tygodniu i kupiłam pak choja. I to wszystko teraz podsmażam jeszcze te 4 minuty, żeby mi ta kapusta się zeszła i dopiero będę dodawać marynatę i makaron. Dziś mam sporo warzyw, ostatnio miałam dużo mniej, ale właśnie ostatnio jak zrobiłam, to mi brakowało warzyw, dlatego dziś nadrabiam warzywami. Doprawiam tylko białym pieprzem, dodaję oleju sezamowego, dodaję papryczkę chili oraz szczypiorek, plus dodaję jeszcze sezam w ziarnach, jeżeli taki mam. Dodałam trochę wody teraz, bo jednak troszeczkę przeciągnę tego brokuła, żeby się chociaż troszkę tak bardziej podgotował, ale niedługo ta woda za chwilę tutaj pięknie nam odparuje i dorzucam makaron. Zapaśki w samochodzie, trochę mi się tutaj trzęsie kamera i strasznie huczy w tym samochodzie, ale już mam wszystko ogarnięte, zakupy ogarnięte, jestem w drodze do firmy, odwożę obiad, zmieniam samochód i powiem szczerze, że jeszcze nie straciłam energii, więc chyba wybiorę się troszeczkę pobiegać, bo dzisiaj jest naprawdę rewelacyjna pogoda, jest tak spokojnie, że już dawno aż takiego spokoju nie było. Tym bardziej, że już nie ma zimy, nie ma mrozów i nie ma śniegu. A ostatnie 2 tygodnie dało nam tak popalić, że naprawdę chyba wszyscy wychodzą teraz z domów i chodzą na spacery, bo tam, gdzie można chodzić w góry i są parkingi gdzieś samochodowe, to stoi bardzo dużo samochodów. Jadę odwieźć jedzonko i chyba pójdziemy dzisiaj jeszcze pobiegać, bo będę miała jakąś godzinę, może godzinę 15 minut do odbioru Julki dzisiaj z malarstwa, bo Jula sobie pojechała na malarstwo, ją odwiozłam właśnie.
prosto do parkingu można iść. To Siula dzielnie ze mną biega, aczkolwiek ona dzisiaj już była na spacerku z sąsiadką. Mam dobrą sąsiadkę, jak dużo pracuję, to wyprowadza mi czasami psa. Mamy tak przepiękną pogodę. Czuć wiosnę, czuć, że wszystko zaczyna już powoli budzić się z zimowego snu, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo zmylne. Raz jest śnieg, raz tego śniegu nie ma. Jest naprawdę tak ciepło i pięknie i wiosennie, że aż się po prostu wierzyć mi dzisiaj nie chce, że jest no wiosna. No, muszę za chwilę jechać po Julkę. Być może Julka ma jakieś lekcje do odrobienia. Ja też dzisiaj jeszcze muszę się zakopać w biurze, wziąć prysznic. Chodź, Tosia. No i odpocząć porządnie, bo jutro w pracy czeka mnie mordęga na pewno do 16, a później Julka jutro ma mecze, więc proza życia, słuchajcie, proza życia. To nie jest tak, że my sobie tutaj cały czas leżymy i no widzicie wszystkie te piękne momenty, wtedy kiedy świeci słońce i jest tak naprawdę czas do wykorzystania na dworze i jest ładnie, no bo przecież no z kamerą w deszczu no to się nie da, jak wieje to też się nie da, dzisiaj jest spokój, piękna cisza, więc i tak naprawdę duża część tego vloga, tego dziennika tak naprawdę jest nagrana telefonem, więc musicie mi wybaczyć tą jakość, bo biegać z kamerą no to tak średnio, to już nie bieganie. No a w pracy też no ciężko, szkoda kamery, tym bardziej, że mogłaby wpaść do wody, chodź Tosia. Więc bezkamerowo, dzisiaj telefonem, bardzo taki neutralny vlog. Dowiedzieliście się pewnie, gdzie pracuję, co robię i tak dalej. Myślę, że jak dojadę do domu i już się ogarnę troszkę, to opowiem wam więcej na temat mojej pracy. Widzimy się już w domu. O, panienka nadal nie skończyła swojej pracy na kunście i kunstner maluje dalej. Plaże, Malediwy. Marzy ci się, co? No. A ta druga praca? Jedną miałaś? Tamte drugie są w kuchni. Aha, okej. Okay. To idę wam pokazać te drugie w kuchni. Julka sobie tu kończy. No spokojnie, nie śpiesz się, nie? Ale strasznie tu śmierdzi. Bo to aktywator śmierdzi. Aktywator śmierdzi. W kuchni? A, dobra, widzę. Płyta. Już nie będziemy słuchać płyty. Julka już zepsuła. Zrobiła sobie bohopłytę. A to wszystkie twoje rysunki poprzenosiłaś z kunstu? Aha, jakiegoś motylka. Ananas z jakimiś dziwnymi kredkami. Tu jakieś baloniki. Widzę. A tu jakieś ciemne niebo. Mroczne barwy, ciemne niebo. A, pokażę wam jeszcze ostatni obrazek Julki. Miałam zrobić, ale to może jeszcze do wakacji będzie coś Julka malować, więc się wstrzymam. Ale miałam wam zrobić galerię prac, które Julka już wykonała i to jest taki, o, grecki obraz. Postawiliśmy trochę, rozbudził tutaj ten kąt. Fajnie, co jakiś czas tak sobie zmieniam na inne malowidło, co Julka wymyśla. Już po prysznicu, ogarnięta. Zgaszę sobie z tym światło. Nie wiem, czy nie będzie za ciemno, może nie. Bo strasznie mi huczy tutaj wentylator i stwierdziłam, że właśnie tutaj do was pogadam. I zrobię sobie taką trochę wieczorną pielęgnację. Położę sobie hennę na brwi. I to będzie taki bardziej wykorzystany czas dla mnie, bardziej produktywny, aczkolwiek dzisiaj byłam bardzo produktywna i w pracy i naprawdę w domu, bo i pobiegałam i zrobiłam obiad i wzięłam od razu Tosię, Julkę odwiozłam i tak naprawdę sporo się dzisiaj działo. Dla mnie dzień już dobiega końca, jest godzina 19, więc ja tak naprawdę jeszcze usiądę na pół godziny do norweskiego, na pół godziny do montażu filmu, w międzyczasie zjem coś i napiję się herbaty. I tak mi dzień upłynął. Pomyślałam, że odpowiem na kilka pytań takich zadanych przez samą siebie, bo spora część tego vloga to vlog z pracy i mogą pojawić się dodatkowe pytania, bo jednak jest to praca w Norwegii i tak dalej. Praca na obtrecie nie jest zbyt popularna wśród obcokrajowców.
Jeżeli chodzi o dostanie się na taką fabrykę, jak ja pracuję, widzicie, to są żywe ryby. To nie są ryby na taśmę produkcyjnym. Jest to tak jakby hodowla takich ryb. Nie jest łatwa. Ja się tam dostałam po znajomości przez kolegę. Moim zdaniem praca jest średnio płatna. Nie jest to praca moich marzeń. Czy ta praca jest ciężka? Bardzo, bo ja się nie boję pracy fizycznej. Lubię pracować fizycznie. I cieszę się, że też tą pracę mam, bo gdybym ja takiej pracy nie miała, to ja bym chyba cały czas tyła. Bynajmniej mam takie wrażenie, że po prostu cały czas bym tyła. Druga sprawa to jest też taka, że praca fizyczna, no to wiadomo, że też człowiek później inaczej na starość będzie funkcjonował, o ile ciało będzie się dbało, no bo wiecie, jak jest za dużo tej pracy fizycznej, no to też ciało się zużywa i później jesteś tak jakby wrakiem. Więc ja też nie... Zdarzają się dni, że oczywiście bardzo ciężko tam pracuję i dużo pracuję, ale zdarzają się dni, kiedy pracuję tam mniej albo tą pracę sobie po prostu bardziej dozuję. Ostatnio tą pracę sobie dozuję, nie robię szybko, tylko po prostu robię w swoim tempie, swoim czasie i nie jak wariat, jak to Polak potrafi. Jeżeli chodzi o inne prace, to myślę, że kiedyś nagram taki odcinek, czym w ogóle się w życiu zajmowałam i czym... co robiłam tutaj w Norwegii, bo tutaj w Norwegii tak naprawdę ja pracowałam ciężej na sprzątaniu, na pracy jako sprzątaczka, jak na takim obtrecie, jak teraz pracuję. Czy lubię tą pracę? Nie. Pod jakim kątem jej nie lubię? Pod tym kątem, że jest tam zimą bardzo zimno, gorąco jest bardzo latem, bo te blachy, te hale są na blachach, więc one się nagrzewają i jest naprawdę gorąco latem, więc wahania temperatury są różne. Na szczęście w Norwegii jest tak, że większość pory roku po prostu pada, wieje, jest taka średnia temperatura, więc jest znośnie. Zdarza się, że tam marznę, albo zdarza się tak, że po prostu pod potyłku cieknie, bo jest tak gorąco i duszno. Nie lubię tej pracy też ze względu na światło. Tam jest cały czas ciemno. Jeżeli te ryby mają światło, to te światło jest takie bardzo przygaszone, ciepłe, więc średnio tam się pracuje. Jeżeli idę tam do pracy na 8 godzin, no to 8 godzin nie widzę światła. Biorąc pod uwagę zimą, kiedy światło jest 4 godziny, to praktycznie całe dnie mam ciemne. Zdarza się, że pracuję po prostu tam więcej, żeby wziąć sobie wolne wtedy, kiedy jest te słońce. I to jest zaleta tej pracy, że ja tam sobie tak naprawdę dni ustalam sama. Oczywiście nie robię nikomu na złość i jak wiem, że jest dużo pracy, no to wiadomo, że do tej pracy po prostu idę, żeby też wesprzeć swoich współpracowników, których po prostu lubię. Może nie wszystkich, ale naprawdę akurat z tymi, którymi pracuję najbliżej, bardzo ich lubię. Mam tam 3 dobrych kolegów w pracy, więc jest ok. I gdyby nie to środowisko, gdyby nie ci ludzie, byłoby mi bardzo źle tam pracować, tak szczerze mówiąc. Chciałabym zmienić tą pracę, na pewno ją zmienię, do tego dążę, robię te wszystkie egzaminy, żeby już nie łapać się jakiejś pracy. Wiecie, ja też studiowałam w Polsce i też nie jestem głupia, więc postaram się znaleźć pracę, która też mnie zadowoli i w której będę czuła się spełniona. Absolutnie nie czuję się spełniona na tym obtrecie i nie mam tam takiej możliwości, żeby się rozwijać. Ja tam pracuję już ponad 5 lat i przez 5 lat robię ciągle to samo, więc już ta praca mnie wykańcza też i psychicznie. Nie tylko ze względu na światło, ale po prostu przez tą monotonię. Myślę, że temat pracy to temat rzeka. Tak wygląda moja praca. Raz jest lżejsza, raz jest cięższa. Tak wyglądał dzisiejszy mój dzień. Jutro będzie podobny, nawet może bardziej wymagający. Robię sporo, pracuję dosyć sporo, ale nie pracuję codziennie. Mój etat to jest 60%, więc pracuję tak 3 razy w tygodniu. I jest super, że ja też mogę sobie dopasować, w który dzień ja idę do tej pracy. I na przykład w wakacje, jak wiem, że jest super pogoda, to często idę rano i wracam o 12, żeby później móc skorzystać z tego lata i cieszyć się tym słońcem. Bardzo dużo już gadam. Idę za chwilę nakładać sobie henne, więc oszczędzę Wam tego widoku. Coś nie pykło dzisiaj, coś nie pykło z tą moją henną, bo wyszła mi bardzo, bardzo ciemna, ale mam nadzieję, że za 2 dni się troszeczkę uspokoi. Micha kolacyjna jest, dzisiaj jogurt z owocami i granolą, herbata jest, także zabieram się do swojej wieczornej pracy tak naprawdę, bo dopiero teraz mam czas, żeby usiąść
I chociaż pół godziny poświęcić na montowanie vloga, zrobienie zaległych zadań z norweskiego, naprawdę te moje brwi wyglądają zabójczo. Dobra, otwieram, bo się oczywiście bateria rozładowała. Taka jestem intensywna. I kończymy tego vloga, bo ja za każdym razem jak coś robię i później montuję, to nawet taki zwykły vlog, który wydaje mi się 15-minutowy, jest, ale 40-minutowy, a czasami nawet godzinny, więc wystarczy tego dobrego. Tak myślałam, słuchajcie. I to są koszyki do mojej komórki. Ja już taki jeden koszyk mam i było mi mało, dlatego postanowiłam zakupić jeszcze dwa. I to są takie dwa plastikowe koszyki. Mogą tutaj właśnie puszki. Nie ma spokoju w tym domu. Puszki sobie tutaj spokojnie przechowam, czy właśnie ziemniaki. Tutaj są takie zatyczki, gdzie się wkłada i ten koszyk powinno się nakładać, tak. I tutaj są z boku takie wsuwaki do tych koszyków. Ale dostałam tylko cztery zatyczki, więc nie wiem, jak sobie to wetknę, szczerze mówiąc, bo muszę to ustawić na jeszcze jednym koszyku. Ale identyczne, więc coś sobie wymyślę, myślę. Dobra, do zobaczenia w kolejnym vlogu, bo ten vlog będzie trwał wiecznie, a i tak światło nie jest dla mnie korzystne. Czas zresztą też działa na moją niekorzyść obecnie, więc dobrej nocy. Ja sobie jeszcze pójdę z Jureczką pooglądać gwiazdy. Pokażemy Wam nowe gwiazdy u Jurki w pokoju już na zakończenie tego vloga. Także trzymajcie się ciepło. Dobranoc albo dzień dobry i miłego oglądania. Pa! Thank you.